Cześć kochani, kanał Rock Day. 8 rzeczy potrzebnych gitarzyście. No 8 rzeczy. Oczywiście wiadomo, że jest dużo, ale 8, które tak wypisałem. Uwaga, ja sobie tylko zerknę do tego, do mojego pomocnika. No. Kolejność akurat, nie wiem, czy jest bardzo istotna kolejność, ale jak jeden z muzyków jakiejś znanej kapeli jakby został zapytany, bez czego nie dasz rady zagrać koncertu, to powiedział, że bez piórka. I tak właśnie się długo zastanawiałem, że faktycznie bez piórka to niewiele byśmy podziałali, bez, wiadomo, można sobie z monetę wziąć, coś tam się pogra, nie ma tylko tego dzióbka, no nie? Nie ma takiego dzióbka jak piórko. Więc pierwsza rzecz to jest piórko. Tak, różnego rodzaju, o rodzajach piórek na pewno tam gdzieś jakieś filmiki widzieliście. W każdym razie, ja tylko wspominam, bez piórka po prostu nie obejdzie się granie. Następne, no kurde, no następne to co byłoby? Wzmacniacz czy gitara? Nie wiem, według mnie gitara byłaby na drugim miejscu. Chociażby nawet na pierwszym może być, a dobra, już powiedziałem o piórku. Gitara, no bez gitary oczywiście no nie możemy się obejść, no absolutnie nie możemy się obejść, bo na czym tu grać, prawda? Jakby oczywiste jest. Jakieś gitarki, V-ki, Explorery, Les Paule, Telecastery, wszystko, no. Wszystko można mieć, tylko nie na obrazku, tylko w rękach. Bez tego się nie obejdziemy. Następne to co? To jest wzmacniacz. No. Właśnie, wzmacniacz. Tu też jest ten pies pogrzebany, czy tam nieboszczyk pogrzebany, wszystko jedno jak to tam się tam mówi. Wzmacniacz ze wzmacniaczem albo brzmimy do dupy, albo brzmimy zarąbiście. Z gitarą też albo brzmimy do dupy, albo zarąbiście. Z piórkiem tak samo, albo do dupy, albo zarąbiście. Więc właśnie, no gitara, wzmacniacz, przepraszam, to jest kolejny element. I dobry, odpowiednio też dobrany. To jest no bardzo ważna rzecz. Następne. Czwarte. No to są efekty. No to są różnego rodzaju efekty. No, przester jednak też musimy uznać jako efekt. Co prawda większość pieców ma go wbudowanego, ten przester, ale są wzmacniacze, które nie mają. Więc ja na przykład jak kupowałem wzmacniacz pierwszy raz, to miałem wzmacniacz bez efektów. Bez przesteru, przepraszam. No i musiałem sobie go dokupić. Tak samo mamy bramki szumów, jak gramy właśnie. To akurat ten wzmacniacz bardzo fajnie nie puszcza za bardzo tego, widzicie, nie przeszkadza. Ale na przykład są wzmacniacze, które bardzo szumią, bardzo czy efekty różnego rodzaju, które powodują na ścieżce bardzo dużo różnych szumów i takich niefajnych rzeczy, no to musi mieć wtedy bramkę szumów. Dużo wzmacniaczy mają wbudowaną, czyli te takie są, te wiecie, takie komba niewielkie. Tam właściwie już jest wszystko. No piórek nie ma, nie ma w nich gitar, ale jest i metronom, i tuner, i bramki szumów, i przestery, i delaye, i wszystko. No, ale to, no mimo wszystko, to jest bardzo, bardzo ważne, bo specyfikę grania, czy jakby taką unikalność brzmienia danego gitarzysty powodują właśnie te efekty, czy na przykład u Hendrixa ten Crybaby, no nie tam wah, prawda? Ja akurat nie mam, sprzedałem kaczkę, ale chyba znowu będę musiał kupić. Co to było? O, no właśnie. No właśnie. Kolejna rzecz, kabel. No, kabel, ale teraz już uwaga, bo teraz kabel do gitary, prawda? Między gitarką a wzmacniaczem. Ale teraz już technologia tak poszła do przodu, że można za parę stów kupić bardzo fajny system bezprzewodowy. Czyli no, może ten wyraz kabel nie do końca, może połączenie, łączność między gitarą a wzmacniaczem. No, kabel bardzo ważny, ale właśnie zobaczcie sobie, jak będziecie szukali jakichś takich właśnie sprzętu, to popatrzcie sobie na przykład na Allegro, na bezprzewodowy system do gitary. Tam chyba ta firma jest X5, tak się nazywa. Ma bardzo fajne i sam nie testowałem, znajomy ma, mówi, że jest zarąbisty ten system. I to naprawdę, myślę, że to było warto coś takiego rozważyć. Ja właściwie tak się, trudno mi jest się przekonać, bo może też dlatego, że jak kiedyś zaczynałem grać i patrzyłem za systemami bezprzewodowymi, to one, teraz też one są, ale na przykład systemy były przede wszystkim takie od 2000 w górę, no nie, za system, który budowany był w raku,
z antenkami, takie nadajniki dość duże przyczepiane do paska. Oczywiście one teraz też są i to pewnie są najlepsze systemy bezprzewodowe, ale wtedy tych taniej półki nie było. Dobra, następny to co? No tuner, ja wiem. Tak jak te wszystkie przestery są wbudowane we wzmacniaczach, no to tak samo tunery są, czyli strojki są wbudowane we wzmacniaczach. No. Na telefon można sobie też ściągnąć jak najbardziej. Ja używam tuner tylko na telefonie teraz. Akurat telefonu nie mam, ale mam zarąbistą aplikację. Używam ich różnych tam sporo. No, tuner, strojk. Pamiętajcie, że zawsze przed graniem czegokolwiek, nawet jak sobie w domciu gramy, to wstrajamy gitarę. Za każdym razem, nawet po pół godzinie grania, dostrajamy gitarę. Bo na przykład mnie pytał się ktoś na Messengerze jakiś czas temu, jak to zrobić, żeby... Jakie struny założyć, żeby się nie rozstrajały? Nie wiem, czy dobrze to mówię. Tak, jak to zrobić właśnie i z kluczami? Jak to zrobić z kluczami, żeby one nie łatwo się przekręcały? Nie wiem, nie spotkałem się jeszcze gitary, w której by się klucze same przekręcały. Chyba, że ta osoba miała taki problem. Ale właśnie, jakie założyć struny i jak to zrobić, żeby się te strojki same nie przekręcały. No ja mu po prostu napisałem, że i tak co jakieś 10 minut wypadałoby przestroić gitarę. Na koncertach gitarzyści też dostrajają albo wymieniają gitary, albo sobie stroją przed graniem, przed próbą, w trakcie próby, przed ćwiczeniem, w trakcie ćwiczeń, w trakcie grania różnych utworków sobie w domu. Też trzeba przestroić. Ty uspokój się. Także dobra. To no i ostatnia, ósma rzecz, no metronom. Specjalnie go tutaj dałem, bo można byłoby mnóstwo jeszcze innych rzeczy dodać. Można było powiedzieć wiedza, nauczyciel, prawda, z tych rzeczy niezbędnych, prawda? Nauczyciel, wiedza, harmonogram ćwiczeń, plan działania i tak dalej. Ale jeżeli nie wyćwiczymy się z tym metronomem, czyli chociażby w tych podstawowych pajączkach, nie wyćwiczymy się z metronomem, to właściwie wszystkie te inne rzeczy to wezmą w łeb. Czy to nauczyciel, który będzie tylko mówił równo graj metronom i graj równo, no nie? Czy będziemy mieć jakiś harmonogram ćwiczeń, trudne ćwiczenia do zagrania? Bez tego, jeżeli my nie będziemy mieli zagrać równo i mieć w głowie tego, prawda, pulsu metronom, on nam pyka. Jeżeli my tego nie będziemy mieć w głowie, to niewiele osiągniemy. Także te 8 rzeczy jest według mnie bardzo istotne. Oczywiście tam jeszcze można właśnie, mógłbym jeszcze mówić o tym harmonogramie ćwiczeń, nauczyciel. No nauczyciela też warto mieć, albo jakiegoś mentora, albo jakiegoś gościa na YouTubie, którego regularnie oglądamy i oglądamy playlisty na przykład z ćwiczeniami. To chociażby te playlisty, te filmy spowodują w jakiś sposób, że ten harmonogram ćwiczeń nam się zrobił. Chociażby nawet sobie posortować jakoś te filmy, czy włączamy, patrzymy, aha, teraz pajączek, takie ćwiczenie, później pajączek inne, później nagle granie z podkładem, ćwiczenie skali. To jest bardzo ważne, żeby mieć kogoś takiego. Dobra, na tych 8 skończę i widzimy się niedługo. Na razie.